Stomporkowianin Łukasz Świerczyński startuje w wyborach do Sejmu RP z pozycji 9 na liście numer 1 Polskiego Stronnictwa Ludowego. W sobotę Świerczyński na targowicy miejskiej w Stomporkowie spotykał się z mieszkańcami, a wspierali go czołowi działacze PSL w województwie, europoseł Adam Jarubas i radna wojewódzka Agata Binkowska. Bezpośrednia kampania i rozmowa z mieszkańcami jest to moim zdaniem najlepszym sposobem do uzyskania jak największej ilości głosów. Problemy, na jakie podczas rozmów z kandydatem wskazywali mieszkańcy, są różne. Jeden pojawiał się jednak najczęściej. Głównym problemem, o którym rozmawiam z mieszkańcami i jaki sygnalizują, to jest niestety ten dostęp do służby zdrowia. To jest sztandarowy punkt, zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. My wiemy, jako jedyna partia pokazujemy, gdzie te pieniądze można znaleźć. Polskie Stronnictwo Ludowe w tej kampanii wyborczej zwraca jednak uwagę na każdą grupę społeczną. Widzi zagrożenia dla przedsiębiorców i proponuje im m.in. dobrowolne płacenie ZUS-u. Są projekty dla seniorów czy ludzi młodych, jak program Własny Kąt. O programie szerzej opowiedział nam lider Koniczynek w Świętokrzyskim, eurodeputowany Adam Jarubas. PSL ma program bardzo konkretny, emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, a bardzo nam zależy, by rozpowszechniać odnawialne źródła energii. Dzisiaj widzimy zmiany klimatu, te różne anomalia pogodowe. To jest też skutek tego, że ludzie bezmyślnie często eksploatują środowisko. I chcemy mówić, że w trosce o przyszłość naszych dzieci musimy wziąć za to odpowiedzialność, też zmieniać nośniki energii, wymieniać piece, wymieniać systemy ciepłownicze. Po to też są środki europejskie, o to trzeba walczyć. Zdrowa żywność, bezpieczeństwo żywnościowe, program Własny Kąt. To jest taka nasza autorska propozycja, gdzie chcemy przeznaczyć dla ludzi do 35 roku życia, dla młodych rodzin, ale też dla singli 50 tysięcy złotych na wkład własny do kredytów mieszkaniowych, po to, żeby ludzie zostawali tutaj, nie wyjeżdżali do innych regionów, tylko chcieli się osiedlać i rozwijać swoje rodziny tutaj. Także kampania nasza cechuje się tym, że wychodzimy do ludzi, rozmawiamy. Tak jest również dzisiaj. Cieszę się, że mieszkańcy Stomporkowa reagują na nas bardzo przyjaźnie. Tutaj kandydat mówił nam wcześniej, że mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na problemy z służbą zdrowia. I tutaj PSL też ma swój program w tym zakresie. Przede wszystkim bez wzrostu nakładów na ten cel nie da się poprawić sytuacji w służbie zdrowia, bo to jest temat, z którym tutaj wiele rządów nie dało sobie do tej pory rady. Natomiast ten ewidentnie porzucił te problemy na rzecz innych, bardziej efektownych, spektakularnych działań. Ale tu chodzi o to, żeby rozwiązywać problemy Polaków. Chcemy podnieść nakłady na ochronę zdrowia do poziomu prawie 7% PKB. Można to częściowo zrobić, przesuwając skład rentową, która jest płacona przez każdego z Polaków pobierających wynagrodzenie. Musi być tutaj więcej środków po to, żeby było też więcej lekarzy. Brakuje dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy lekarzy po to, żeby nie stać w kolejkach. To jest problem, z którymi się borykają Polacy od lat. Chcemy go rozwiązać. Proponujemy też podpisanie takiego paktu dla zdrowia. Uważamy, że to jest tak ważna dziedzina dla Polaków, że tutaj powinien ten temat być wyjęty z takiego bieżącego łomotu politycznego. Powinno się podpisać ponadpartyjny pakt na wiele lat, żeby ten problem wreszcie rozwiązać. Te wszystkie założenia chce z poziomu Sejmu RP wdrażać Łukasz Świerczyński, a znane twarze z PSL w naszym województwie już teraz mocno go wspierają. Sama nie startuję, ale mając takiego kandydata trudno nie pomagać. To następny dzień kampanii wyborczej, bardzo pracowity i najlepszy kandydat z powiatu koneckiego, województwa świętokrzyskiego, Łukasz Świerczyński. Młody, bardzo kreatywny człowiek, który ma ogromne doświadczenie w samorządzie, ale też bardzo mocno pracował nad tym, aby program Polskiego Stronnictwa Ludowego był skierowany dla wszystkich. Dzisiaj wspieramy, z Agatą Binkowską wspieramy Łukasza Świerczyńskiego, lokalnego człowieka stąd. Już dzisiaj kilka rozmów tutaj odbyłem i ludzie też pytali, a na kogo by pan zagłosował? Ja mówię, to wy głosujecie, to my na swojego, i wielu wskazywało na Łukasza. Ale jesteśmy po to, żeby pokazać, że jesteśmy razem, że gramy drużynowo. Wybory do parlamentu RP zaplanowano już na przyszłą niedzielę 13 października. Jaki wynik osiągnie w nich Łukasz Świerczyński? Wsłuchując się w głosy mieszkańców spotkanych na targu w Stomporkowie, można zakładać, że na pewno przynajmniej bardzo dobry.